Marzec, dwa tysiące 16 kwiecień, rocznica urodzin Ratzingera, 20 lat, powieszona Rudolfa Hessa, nawróconego w Wadowicach, za którego życie, za którego nawrócenie oddał swoje życie, poświęcił mu salezjanin, ksiądz Włodzimierz Szembek. Zginął w 1941 roku, a Rudolf Hess nawrócił się 12 kwietnia 1947 roku w Wadowicach. Są to urodziny Renieda, świętej Bernadetki, 145 w Nevers, tam gdzie urodziły się dwie polskie królowe, gdzie otruto króla Jana Kazimierza, potomka Jadwigi Gider z Walsdachu, który urodził się na Wawelu 22 marca 1609 roku, a w 1608 roku na Wawelu objawiła się Matka Boska 8 maja. Była to rocznica powstania Brukseli 8 maja 1966 roku, miesiąc po chrzcie Polski 14 kwietnia 1966 roku. Tutaj mamy dworzec. Dworzec autobusowy. Hamburg, miasto Maryi, przejęte przez władców świata. Kościół przejęty został właściwie już od jego powstania, 24 października 1994 roku. Było dwa lata po tym, jak Jan Paweł II 25 marca 1992 roku zlikwidował wszystkie struktury kościelne, które istniały od 29 lipca 1943 roku. To tłumaczy bombardowanie Rzymu i Hamburga w 1943 roku, 700 lat po stronie diecezji rumuńskiej. To tłumaczy również święcenie kapłańskie wśród 111 kapłanów z Dachau 29 lipca 1945 roku w Paryżu, niezwykłego świadka naszego przyjaciela, arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. To był na apelu biskupa Kozola zwołanym 17 września 1941 roku w Dachau. 800 kapłanów z biskupem Kozolem mogli uratować swoje życie, przyznając się, że są Niemcami. Żaden się nie przyznał. Także wszystko było dobrze zaplanowane, jest dobrze zaplanowane. Tak jak widział nasz Maksymilian Kolbe, zlikwidowany planowo 14 sierpnia 1941 roku w Oświęcimiu. Widział to już w 1917 roku, jak masoneria planowała rządy Pana Świata na Watykanie, co w tej chwili jest faktem. Faktem się zaczęło już właściwie od 13 marca 2013 roku. Kiedy w Izraelu ich episkopat witał w Rzymie z Izraela Franciszka, który zaczął swoją rolę od chrztu dwóch chłopców z Argentyny 12 października 1986 roku, mówiąc o obręczynach raz liwę, a po raz koordynowany 10 listopada 1943 roku w Hamburgu. Tego dnia wyszły już gazety, jak bombardowano 5 listopada przez aliantów. Bombardowano Rzym. Wszystko dobrze. 527 kapłanów 13 grudnia 1940 roku znalazło się w Dachau. 527 katolickich Żydów razem z Wittgenstein zostało zlikwidowanych w Oświęcimiu 9 sierpnia 1942 roku w rocznicę koronacji polskiego papieża 9 sierpnia 1903 roku w Rzymie. Wszystko dobrze planowano.
2013 roku w Moskwie, widząc występy Adolfa, malującego piękne obrazy, od 25 maja 1913 roku w Monachium. W tym roku, 4 maja, mamy 360. rocznicę zawierzenia całej towarzy świętemu Józefowi przez rodziców Klemensa Augusta, dziadków cesarza Karola VII, który był wnukiem również Jana III Sobieskiego, towarzysza Maksymiliana Emanuela w Litwie pod Wiedniem.